Okej. A więc przed Państwem SWM Outlaw Gran Milano 125. To jest drugi motocykl, który wziąłem w tym sezonie na testy. Zanim opowiem o szczegółach, które go dotyczą, to może parę słów w ogóle o marce SWM, dlatego że ona jest rzadko spotykana na polskich drogach, więc odrobinkę historii. SWM to skrót od nazwisk założycieli tej firmy. Jest to firma z włoskim rodowodem. SWM, Sironi Vergani Vimercato Milano. Panowie Sironi i Vergani założyli tę firmę w 1971 roku we włoskim Mediolanie i produkowała ona głównie motocykle offroadowe i trialowe. Przetrwała niezbyt długo, bo do 1984 roku. 30 lat później, w 2014 roku, firma jest reaktywowana. Reaktywują ją niejaki Ampelio Macchi, czyli włoski inżynier związany z takimi markami jak Kagiwa, Aprilia czy Husqvarna. Nie reaktywuje jednak sam, tylko pieniądze wykłada chiński gigant Shinrei. Firma wraca do produkowania motocykli, między innymi w klasie 125, ale fabryka pozostaje we Włoszech. Jest to stara fabryka Husqvarny. Tyle jeśli chodzi o historię. To co przed Państwem stoi, to jest model wpisujący się w te klasyki. Zacznę właśnie od tej warstwy wizualnej. Od razu w oczy rzuca się ten design. Charakterystyczny podwójny wydech, który nawiązuje do Triumfa Scramblera 900. Od razu mamy taką ładną dwururkę. Okrągłe lampy. Przednia, tylnia. Do tego pojedynczy zegar. Też okrągły. Szeroka kierownica, karbowana, skórzana kanapa, szprychowe koła, i to charakterystyczne tylne zawieszenie, podwójne amortyzatory na sprężynach. Jeśli chodzi o jednostkę napędową, to mamy tutaj 125, którą można jeździć na kategorię B. W sieci niewiele znalazłem informacji takich bardzo szczegółowych na jej temat. Ma ona 15 koni mocy. Jest to jeden cylinder czterozaworowy, elektroniczny wtrysk paliwa. Skrzynia sześciobiegowa. Moc 15 koni. Jest dosyć żwawy, także spokojnie można się w mieście nim poruszać. Prędkość maksymalna to jest 115 km. Na godzinę, tak po płaskiej powierzchni na ekspresowej drodze, tyle osiągnąłem. Jak było trochę z górki, to pociągnął nawet 120, ale jak już łapał odcinkę, no to troszeczkę go tam przytykało, więc łapał zadyszkę. No chociaż tej zadyszki łapać pewnie nie powinien. Jeszcze w temacie jednostki napędowej dodam, że no, ona jest całkiem elastyczna. Niech o tym świadczy fakt, że na przykład przy 60 km na godzinę i wbitej szóstce ten motocykl jakoś specjalnie nie marudzi, można się śmiało z 60 plus na szóstce poruszać. Skrzynia biegów. To jest rzecz, która mi się w tym motocyklu najbardziej mi zgrzyta, przyznam szczerze. Wiadomo, nie zrobiłem nim zbyt wiele kilometrów, bo około 200-300, ale nie zdążyłem się do niej w tym czasie przyzwyczaić. Te biegi wchodziły, no nie mogłem ich wyczuć. Zdarzało się, że łapałem luz między trójką a czwórką i te biegi skakiwały później bez sprzęgła, co jest niesympatyczne, no i też na pewno niezbyt zdrowe dla takiego motocykla. Trudno mi było wyczuć odległość, kiedy mi się już wydawało, że dobrze czuję, no to niestety te biegi mi gdzieś tam nie wchodziły. To się oczywiście nie zdarzało jakoś bardzo często, ale się zdarzało. Tak samo poszukiwanie luzu też miejscami sprawiało mi problem.
Więc ta skrzynia to jest coś, za co dałbym temu motocyklowi sporego minusa, jeśli chodzi o mechanikę. Pewnie nie pomagało mi to, że sprzęgło jest tak ustawione, że bardzo późno łapie. No ale mimo wszystko jednak skrzynia powinna być precyzyjna, moim zdaniem, niemal jak szwajcarski zegarek. Układ hamulcowy tego motocykla. No tu z przodu rzuca się w oczy potężna tarcza hamulcowa. Ona ma średnicę 300 mm. Z tyłu mamy nieco mniejszą tarczę. Proszę bardzo. Jej średnica to z kolei 220. Na plus można zapisać to, że mamy stalowe oploty przewodu hamulcowego, co wiele osób uważa za to, że są bardziej trwałe. No i też jakby lepsza jest precyzja hamowania. Motocykl nie ma ABS-u. Ten układ hamulcowy wyposażony jest w system CBS. I tutaj można się na chwilę zatrzymać, dlatego że niektórzy mylą CBS z ABS-em, natomiast jest to zupełnie coś innego. Ponieważ jak wprowadzono europejską normę Euro 4, to wszystkie motocykle powyżej 125 cm sześciennych muszą mieć ABS. A te 125 i niższe muszą mieć przynajmniej CBS, czyli Combined Braking System, czyli tak zwany kombinowany system hamulcowy. W skrócie jest to po prostu zintegrowanie hamulca przedniego i tylnego, co w praktyce oznacza, że naciśnięcie hamulca jednocześnie sprawia, że hamowanie jest i na przednią, i na tylną oś. Rozkład tego hamowania redukuje już odpowiedni zawór. To nie każdy sobie ten system chwali. To jest oczywiście coś dużo gorszego niż ABS, bo ABS broni nas, po prostu chroni nas przed zablokowaniem kół. Tutaj ochrony nie ma. To, co ja mogę powiedzieć z prowadzenia tego motocykla, to, że ten system hamulcowy tutaj, przy tej 125, przy tej jednostce napędowej, przy tej masie, sprawdza się całkiem spoko. Ja myślę, że ta duża tarcza z przodu, ona robi robotę, natomiast no, trzeba uważać na to, żeby tym heblem nie zaciskać jakoś za mocno, tylko odpowiednio go dozować. Zawieszenie jest spoko w tym motocyklu. Dużo daje to, że mamy tutaj odwrócony widelec upside down, średnica lak 41 mm. Z tyłu, to jak już wspominałem, wahacz montowany do dwóch amortyzatorów tych sprężynowych, które mają regulację napięcia. Jeździłem po lasach i po drodze utwardzonej, po ekspresówce i czułem się bardzo komfortowo. Dobrze są wybierane nierówności, dobrze trzyma się ten motocykl drogi, także do zawieszenia w ogóle bym się nie przyczepił. Skoro już jesteśmy tutaj na tej pozycji, no to od razu powiem o oponach. To jest duży plus tego motocykla, bo jak widać mamy tutaj takie kostkowe, skramblerowate opony marki Pirelli Scorpion Rally. Ten tylny kapeć to jest 150, przedni 120, to są bardzo dobre gumy. Takie właśnie 80% szosa, 20% jakiś off-road. Tutaj na marginesie dodam, że rok temu te opony wygrały w plebiscycie niemieckiego magazynu Motorrad na najlepsze opony w swojej klasie i wyprzedziły takie marki jak Metzeler, Michelin, Bridgestone, Continental. Tak, one się asfaltu bardzo dobrze trzymają. Jak zjechałem na drogę szutrową w lesie kampinoskim, no to również bardzo dobrze sobie radziły. Jest to o wiele lepsza przyczepność niż w oponach typowo takich sportowych, gładkich. No także można tym motocyklem sobie zjechać na jakiś mały offroad. Jak widać, ten skramblerek jest dosyć niski. Siedzisko jest ustawione na wysokości 720 mm, czyli spokojnie osoba ze średnim wzrostem dostanie do ziemi. On jest też dosyć lekki. Producent podaje 130 kg, ale wydaje mi się, że to jest masa przed zatankowaniem. A że bak ma pojemność 16,5 litra, no to tu myślę, że ta masa może dochodzić do jakichś 145-150 kg. Motocykl ma szeroką kierownicę, co jak już pewnie Państwo wiecie, bo wspominam o tym często w recenzji. Ja to lubię, bo to ułatwia sterowanie, no i też jest takie przyjemna pozycja na tym motocyklu. Ale a propos pozycji, to, że on jest niski, to niestety sprawia, że nie siedzi się na nim najwygodniej. To znaczy, to nie jest taka fajna pozycja do jakiegoś offroadu, czy nawet do wchodzenia zakrętu, bo raczej to jest taki motocykl do miejskiego retrolansu. Nie kupi go ktoś, kto chce tylko latać po lasach i szaleć, ani nie kupi go ktoś, kto chce latać po zakrętach, czy ścigać się na torze. Tutaj to nie ma się w ogóle co oszukiwać. Jeszcze do pozycji dodam, że tu po prawej stronie, przez to, że mamy poprowadzony ten podwójny wydech, to niestety jest troszeczkę mało miejsca i prawą nogą, prawą piętą można troszeczkę zahaczać o te osłony.
a co utrudnia trochę pozycję na tym motocyklu. Tak wygląda wyświetlacz. Jest dosyć ubogi. Mamy tu prędkościomierz, obrotomierz, przebieg kilometrów, temperaturę i trochę kontrolek, czyli zaświeci nam się kontrolka paliwa, światła długie, migacze. Minus to jest oczywiście to, że nie ma wskaźnika zapiętego biegu, no i też poziomu paliwa, to by się ewidentnie przydało. Skoro przy elektryczności, elektronice jesteśmy, przednia lampa, taka w pół dzielona, mnie się tak średnio podoba. Nie miałem okazji jechać w nocy, więc nie wiem, jak świeci. Dobra, to może go odpalę, żeby zobaczyć, jak ta dwururka pracuje. Dają radę. No tutaj w tym kokpicie nic tam wielkiego nie ma. No trzeba przyznać, że cóż, tu mamy zapłon, tu mamy długie, krótkie światła, klakson i migacze i niewiele poza tym. No jak widać, jest trochę plastiku, co jak to mówi mój kolega, trąca ryżem, więc tutaj widać trochę tą mieszankę chińską, niestety. Też można się czepiać tego, że tam tego okablowania jest tutaj dosyć sporo, mamy takie spaghetti, powiedziałbym, gdzieś tam widać wystające kabelki. Wypadałoby to ukryć. To są takie drobne niedopracowania. One są też widoczne tutaj gdzieś właśnie w okolicy pieca, więc myślę, że im ktoś większą ma wrażliwość estetyczną, tym bardziej będzie na to zwracał uwagę. A na pewno zwracać na to uwagę warto, no bo w końcu płacimy za motocykl. Chcemy, żeby był ładnie wykonany. No, chcemy, żeby był ładnie wykonany, bo też za niego niemało płacimy. Otóż ta wersja kosztuje 17 tysięcy złotych, co jest kwotą dużą. Raz, że jak na 125 i raz jak na motocykl jednak chińskiej marki, pomimo tego, że ona jest, ma ten włoski rodowód. W tych 17 tysiącach na pewno kupimy sobie już Suzuki GSX S125. Wprawdzie to jest motocykl o innej charakterystyce, no ale jednak mówimy o wielkiej czwórce. Tutaj u góry będziecie mieli link do mojej recenzji tej 125 od Suzuki, więc możecie sobie porównać. No ale moim zdaniem, jeśli chodzi o właściwości, to ta SWM-ka jednak z Suzuki przegrywa. Tylko trudno to porównywać, dlatego że tutaj jednak mamy ten design klasyczny. I jeśli chodzi o ten design klasyczny, to w tego typu motocyklach ani Suzuki, ani Honda, ani Kawasaki, ani Yamaha nie przygotowało nic, żeby w tym segmencie konkurować. Więc SWM-kę trzeba by porównywać do na przykład Rometa i Junaka. I tu się pojawia problem, bo jak sobie dzisiaj sprawdzałem, to Romet Scrambler kosztuje 7 tysięcy złotych, a Junak podobnego designu, czyli M14 11250, a M11 Cafe 10750 zł, więc to są bardzo duże różnice cenowe. Nie testowałem żadnego Junaka ani Rometa, więc trudno mi porównywać. To już zostawiam Państwu. Podsumowując, SWM Outlaw Gran Milano 125, motocykl za 17 tysięcy złotych, włoski rodowód, chiński kapitał, bardzo fajne gumy, bardzo ładny design, całkiem żwawy silnik, odwrócony przedni widelec. To są plusy tego motocykla. Minus: kiepska skrzynia, brak ABS-u i ewidentnie ta cena. Pytanie, dla kogo ten motocykl? Wydaje mi się, że to jest taki, jeśli ktoś chce się poczuć na 125 jako taki miejski dżentelmen, poczuć trochę tego klasycznego designu, to jest właśnie motocykl dla takich osób. Na pewno jest tu spora przestrzeń do indywidualizacji, do customowania, więc można się tu pobawić i na pewno zrobić z tego kawał fajnej, unikatowej maszyny. Aha, dodam jeszcze, że tę SWM-kę ciężko jest dostać na polskim rynku. I tutaj w tym miejscu dziękuję za użyczenie mi motocykla na kilka dni na testy. House of Moto, salon mieszczący się na kępie Tarchomińskiej.